Witam na kanale o perfumach i dzisiaj mam dla Was filmik o mega długotrwałych perfumach dla kobiet, więc jeśli takich szukasz, to właśnie znalazłaś perfekcyjny filmik dla Ciebie. Zacznijmy od pierwszej propozycji. Pierwszy zapach to jest Angel Muse, woda toaletowa z Thierry Mugler. Ten zapach jest bardzo mocny, jest też nietuzinkowy, bo ma taką nutę Nutelli tutaj, ale świeżą nutę Nutelli. Tutaj ja czuję bardzo dużo poziomek, czy też może truskawek. Nie ma ich w nutach, ale ja tutaj mega czuję te poziomki i truskawki, więc dajcie mi znać, jeśli go sobie sprawicie, czy też czujecie to, ale ja tutaj czuję właśnie dużo takich różowych, czerwonych owoców. Nutella, troszeczkę właśnie patchouli. Jest ten zapach taki troszeczkę leśny, bym powiedziała. Nie taki waniliowy, grzeczny, tylko właśnie troszeczkę taki niegrzeczny zapach, ale i tak fajnie taki ciepły, bardzo mocny. Nawet na skórze jest mega mocny i długotrwały, bo wiadomo, że na ciuchach zawsze dłużej trwają perfumy, ale ten nawet na samej skórze się utrzymuje mega, mega długo, więc jeśli chcecie coś słodkiego, a też świeżego, troszeczkę z nutą Nutelli, to ten zapach... cud miód. Następny zapach to zapach niszowy i bardzo, bardzo mocny i to jest zapach Atomic Rose z Inisio. Bardzo lubię Inisio. Mam bardzo dużo tych zapachów z ich linii. Prawie każdy mi się podoba, z którym wychodzą. Ten zapach jest mega fajny właśnie na tą porę roku, teraz jesień, zima. Bym powiedziała, że jest tak mocny i ciepły, że się tak utrzymuje, ale jeszcze lepiej w tym zimnym powietrzu, uważam. To jest dla mnie taka różowa róża, nie czerwona. Mamy tutaj też piękny jaśmin, bursztynowe nuty. Wszystko jest po prostu różane, piękne, cieplutkie, mega długotrwałe. Ten zapach jest dla mnie romantyczny. Jeśli lubicie taki zapach jak na przykład Delina z Parfum de Mali i chcecie coś troszeczkę bardziej takiego głębszego, bardziej na jesień, zimę, to ten zapach na pewno na 100% będzie Wam się podobał. Następnie mamy zapach z Valentino. Też mega mocny i fajnie, bo butelka też pokazuje tą mocność moim zdaniem, bo jest taka ombre, właśnie ciemniejsze szkło na górze, troszeczkę jaśniejsze, a potem bardzo mi się podoba. Valentino Donna Born in Roma, zapach intensywny, to nie jest ten oryginał, tylko właśnie zapach intensywny. Jest to mega mocny zapach, troszeczkę waniliowy, nawet bardzo troszeczkę bym powiedziała waniliowy. Na początku czuje się troszeczkę taką gumę Orbit, później masz też taką nutę wanilii, ale takiej trochę, powiedziałam, takie piżmo i wanilia. Nie jest to taka po prostu waniliowa nuta. Troszeczkę masz tam takiej nuty, nawet jak na przykład jedziesz na konie, to jest czasami taka właśnie nuta zwierzęca. Nie wiem, jak to po polsku się nazywa, ale wiecie, o co mi chodzi. Nuta taka zwierzęca troszeczkę w tej wanilii jest. Nie jest to taka po prostu ciasteczka waniliowe czy cukier waniliowy. Nuta nie, to jest troszeczkę właśnie głębsza nuta, taka mroczna, fajna, więc macie tutaj też troszeczkę jaśminu, więc ten zapach jest mega mocny, uwodzicielski, taki naprawdę bym powiedziała, że dosyć mroczny na takie designerskie zapachy. Więc fajne. Dla tych, co lubią, to lubią troszeczkę inaczej pachnieć, to ten zapach na pewno będzie fajny. Następnym zapachem to jest piękny zapach Mont Guerlain z Guerlain. Ten zapach, ja najbardziej lubię tą oryginalną buteleczkę tego zapachu, bo jest świetna. Ja wczoraj nosiłam go i powiem Wam, że no, jest tak długotrwały. Słownie zaaplikowałam go chyba o 10:00 i jak szłam spać bardzo późno, o godzinie około północy, to jeszcze go czułam, jak to tutaj sobie go powąchałam, więc naprawdę mega mocny zapach, mega długotrwały. Jest piękny na sobie, czuję taką wiśniową nutę, też lawendę oczywiście i piękną wanilię z Guerlain. Jest wiele różnych nut waniliowych. Ta akurat jest właśnie mega taka gładka, kremowa,
piękna i uważam, że ten zapach to jest taki mega elegancki zapach. Możecie go nosić całe życie, może to być wasz jedyny zapach i naprawdę każdy będzie uwielbiał wasze perfumy. Jest on ponadczasowy, absolutnie piękny i też właśnie długotrwały, więc ma wszystko, naprawdę wszystko w sobie. Nawet buteleczkę ma przepiękną, więc bardzo go wam polecam, naprawdę. Uważam, że każdy musi przynajmniej sobie go przetestować, bo jest on genialny. Następne perfumy, które są mega, mega mocne, nawet w najzimniejsze dni. Ja pamiętam, że było minus chyba 15 czy coś takiego. Ja nosiłam te perfumy kilka lat temu. Tak się przebijały i uwierzcie mi, że często są perfumy, które myśli, że są mocne, a jak przychodzi coś do czego i jest tak mega zimno, to po prostu znikają w tej zimności. Ten zapach tego nie wam nie zrobi, więc na polską naprawdę dobrą zimę ten zapach wam się mega sprawi i to jest Hibiscus Maharajat z Maison Crivelli. Ten zapach uważam, że jest mega różany, ale też ma, ja tutaj mówię, takie kolce. Ja jak go czuję, to mam takie, myślę właśnie o róży, ale też o kolcach. Mega właśnie taki piżmowy, ta wanilia jest taka właśnie cukierkowa, taka jak taki cukier waniliowy. Jest przypudrowana ta róża. Ma tutaj też hibiskus, który jest mega go czuję w tym zapachu. I to jest też ekstrakt, więc macie tutaj więcej proporcji tego olejku perfumowego do samych perfum. Ten zapach jest tak długotrwały, że możecie go czuć na następny dzień, nawet czasami jeszcze na następny, nawet jeśli będziecie po prysznicu, a na ciuchach to już w ogóle musicie naprawdę uprać ten ciuch, żeby się go pozbyć, bo on będzie z wami zawsze, więc jest naprawdę fajnym zapachem, jeśli go bardzo lubicie, jeśli chcecie właśnie mieć, na przykład ja mam tę próbkę i jeszcze jedną miałam i na przykład już wiele razy go sobie nosiłam i na to mam tą próbkę, bo naprawdę potrzebuję tylko dwie aplikacje, dwa spraye, nie potrzebuję więcej. Dla mnie to by było po prostu, mnie głowa bolała. Tak jest ten zapach mocny. Następne perfumy, które są bardzo mocne i długotrwałe, to Tom Ford Black Orchid. To jest zapach chyba taki kultowy, bardzo znany, no i bardzo mocny. Tutaj mamy taką nutę fajną, truflową, czarną czekoladę. Ja troszeczkę tutaj czuję takiego ogórka, normalnie takiego świeżego ogórka. Bardzo go lubię. Ten zapach jest dla kogoś, kto lubi mocne zapachy, kto niekoniecznie musi mieć zapach, który każdy będzie lubił, tylko ktoś, kto jest bardzo pewny siebie i chce mieć taki zapach, który odzwierciedla to, to myślę, że Black Orchid jest świetnym zapachem dla takiej osoby, bo to nie jest zapach, który nosisz dla innych. Myślę, że to jest zapach, który bardziej nosisz dla siebie, bo mega lubisz, jak to pachnie, ale też właśnie masz tą pewność siebie, że nie obchodzi się, czy inni będą też lubić ten zapach, po prostu wiesz, że świetnie pachniesz. Więc jeśli jesteś taką osobą, to bardzo ci polecam Tom Ford Black Orchid. Fajny zapach, który pachnie właśnie bardziej niszowo, jak na designerski rynek perfum. Następne perfumy to są świeże perfumy, jak na tą listę, bo większość perfum, które są długotrwałe, to jeśli szukacie właśnie takich, to bym wam polecała nuty waniliowe, drzewne, oud. Takie nuty najdłużej trwają, tak generalnie mówiąc. A tutaj ten zapach jest świeższym zapachem, to jest 04 Molecules Eccentric Molecules. Ten zapach, ostrzegam was, że nie każdy go czuje, więc to jest bardzo dziwne. Myślicie sobie, naprawdę, czy to jest w ogóle możliwe? Tak, mój mąż tego zapachu w ogóle nie czuje. Ja go mega, mega mocno czuję. Wręcz się krztuszę, jak go sobie noszę. Na początku, nie przez pierwsze 3 godziny. Na przykład też mieliśmy tutaj brata Macieja. On troszeczkę czuł. Potem inne osoby też. To jest taki zapach, który fajny jest, bo sobie przychodzimy tutaj i testujemy, kto ma nos, który czuje ten zapach, kto ma nos, który zupełnie nie czuje. Więc tutaj polecam wam przetestować ten zapach, bo po co płacić, jak nie będziecie go czuli. A to jest zapach. To jest zapach mega drzewny. Jak na przykład ostrzycie sobie ołówek i macie takie łupinki drewniane, drzewne, to
jest taki właśnie zapach. Bardzo specyficzny, bardzo inny, świeży, ale też przeszywający, bym powiedziała. Mega, mega mocny dla tych ludzi, którzy go czują, więc no tutaj Wam daję to po prostu jako opcję, bo jest tak inny, tak różny, że musicie go po prostu przetestować i nawet pójdźcie sobie do perfumerii i dla siebie sprawdźcie, czy go czujecie, czy nie, bo niektóre nosy naprawdę go zupełnie nie czują. Następny mega długotrwały zapach to jest By The Fireplace z replika Maison Margiela. Ten zapach to taki właśnie zapach waniliowy, ogniskowy bym powiedziała, troszeczkę orzechowy, mega intensywny, taki dosłowny ogniskowy zapach, więc część z Was może bardzo to lubić, część nie, ale dla mnie to jest intrygujący zapach, świetny na jesień. Często właśnie robimy ogniska z moim mężem i go noszę właśnie na te ogniska na zewnątrz, czy ogólnie jak jesteście gdzieś na zewnątrz, to myślę, że ten zapach pachnie po prostu zabójczo, mega się niesie w powietrzu też i jest takim zapachem, że myślę, że ludzi też będzie intrygował, więc fajnie, bo możecie zacząć z kimś może konwersację, z kim byście nie zaczęli, bo ktoś Was zapyta na przykład, jakie perfumy macie na sobie, więc polecam. Następne perfumy, które Wam polecam, to taki nowszy zapach troszeczkę w mojej kolekcji, to jest Drunk Saffron z Born to Stand Out i to jest woda perfumowana, chociaż myślę, że nie mają chyba innej wersji na razie. To jest zapach rumowy, śliwkowy, skórzany, waniliowy. Ma po prostu wszystko w sobie. Pachnie, bym powiedziała, troszkę jak BDSM. Taki troszeczkę jest zapach, że nie wiesz, gdzie go włożyć, co jest bardzo fajne, bo jest niszowe, nie jest to popularny, designerski, bezpieczny zapach. To jest coś innego, to jest gourmand, ale też przez to, że ma tą nutę waniliową, ale taką ambroksonową, która się niesie, która jest taka drzewna, bardzo będzie Was kuło w nos, jest taka przeszywająca ta nuta drzewna w tym zapachu. To jest zapach, który wręcz się klei. Ja sobie tutaj w ręce tak zrobiłam, nie? I się nawet klei, tak dużo tego olejku jest w tym zapachu. Więc no jeśli chcecie coś mega właśnie born to stand out, więc coś, żebyście stand out, to ten zapach na pewno to sprawi, że będziecie zauważeni w towarzystwie. Jest słodki, ale też nie taki bezpieczny słodki. Dajcie mi znać, jakie są Wasze najbardziej długotrwałe perfumy w Waszej kolekcji w komentarzach i podlinkuję Wam wszystkie perfumy w Polsce właśnie pod tym filmikiem w opisie tego filmiku. Zapraszam do subskrypcji, jeśli lubicie perfumy, to jest kanał dla Was i do zobaczenia w następnym filmiku.